Morfo są niesamowite z jednego prostego powodu. Cześć moi drodzy, witajcie w nowym filmie. Jakiś czas temu kilku widzów poprosiło mnie, żebym nagrał odcinek o preparowaniu motyli. Jak widzicie za mną w gablotach, no to oczywiście nie są motyle, tak? Ale mam tam różne preparaty, mam pająki, mam wylinki pająków, mam amblepigi, solfugi, skorpiony i inne tego typu potworki. Dzisiaj od tych potworków odchodzimy od pajęczaków i pokażę wam, jak to jest, że motyle, które przychodzą do nas w takiej formie, tak? To te motylki mają złożone skrzydełka i no są kruche, są bardzo delikatne i bardzo łatwo można je połamać. Kończą tak, to jest akurat, słuchajcie, gablota, która pojawi się też na Exotic Quest. A propos Exotic Quest, no to mamy za tydzień, tak? To jest taka ogromna giełda terrorystyczna, która odbędzie się w Poznaniu. Serdecznie was na nią zapraszam. Będzie Kuba Zając, będzie masa youtuberów. Mój sąsiad jest jedną z tych irytujących osób. I masa niesamowitych wystawców z ogromem po prostu zwierząt, ogromem, mam nadzieję, że też troszkę roślinek. No i ogólnie mam spore oczekiwania do tej giełdy, także zapraszam. Będzie można też podziwiać tę gablotkę. Tak, ta gablotka jest dla Tomasa, to jest prezent. Trochę tutaj zepsułem niespodziankę, no ale nic. Muszę jakoś namówić go, żeby na swoim stanowisku ją też wystawił. To jest gablotka, która miała być wypełniona pięknymi, dużymi, tropikalnymi, kolorowymi motylami. Myślę, że to się na razie udało, no jeszcze jest w trakcie tworzenia. Tutaj widzicie etykietki, tu już gotowe motyle. No i jeszcze część motyli trzeba będzie spreparować. I właśnie ten proces chciałbym wam dzisiaj pokazać. Dlaczego natomiast uważam, że ten proces jest niesamowity i dlaczego robi on na mnie tak piorunujące wrażenie? Nie zawsze, ale często. Słuchajcie, no tutaj jest genialny przykład. To jest motyl z rodzaju Morfo. On od spodu ma takie ubarwienie maskujące, szaro-czarne, w sumie nic ciekawego. Natomiast to, co się stanie, jak mu rozchylimy skrzydła, no to jest coś niesamowitego. Po prostu ten niebieski jest oszałamiający. Te motyle są przepiękne i po prostu zawsze jak takie coś się dzieje, to robi to na mnie piorunujące wrażenie. No dobra, ale już nie gadam, mamy parę motylków do spreparowania, lecimy. Okej, to zacznijmy naszą zabawę od omówienia, co my tak naprawdę potrzebujemy. Potrzebujemy oczywiście pudło z motylkami, które już są rozmiękczone, tak? Już są zrelaksowane, więc są gotowe do preparacji. Tak to wygląda, to w ogóle to jest pudło od Tomasa, tak by the way. Mamy oczywiście rozpinadło. Rozpinadło to jest takie narzędzie, które pozwala właśnie preparować motyle. Są różne rodzaje, różne materiały stosowane do budowy rozpinadeł i konstrukcja jest mega prosta. To są tak naprawdę dwie deseczki i w środku jest rowek wypełniony pianką, także tam umieszczamy ciało motyla, no skrzydła są na skrzydłach rozpinadła. Mamy oczywiście szereg narzędzi, które są nam potrzebne. Ja używam precyzyjnych pęset. Czasami niektórzy używają na przykład takich pęset do podciągania skrzydeł. Jest też igła entomologiczna, oczywiście szpileczki różnej maści i treści. Mamy też paski pergaminowe, które posłużą do przytrzymywania skrzydeł motylka. Przydadzą się też ręczniki papierowe, no i w zasadzie to jest tyle, więc zacznijmy. To rozpinadło, tak by the way, jest takie ciekawe, bo ono ma regulowaną szerokość rozstawu tych swoich skrzydełek. Także ja zawsze to ustawiam tak trochę pod kątem, żeby tu mogły iść większe motyle, tu mniejsze. No i jest git. Dzisiaj chciałem się zająć trzema okazami i pierwszym motylem, którego zrobimy, resztę po prostu poza kadrem już sobie spreparuję, nie? Bez problemu. Pierwszym motylem, którego zrobimy, jest motyl, który czeka już od dawien dawna. Ja go kupiłem dawno temu. To jest pewien motylek z Ameryki Południowej z rodzaju Caligo i chciałbym go spreparować. To są takie mega popularne motyle na przykład w Polsce w zoo, czy tam w zoo. W motylarniach można je spotkać, tak zwane motyle sowie. No, można się domyślić dlaczego. I ja chciałbym go spreparować w taki sposób, żeby pokazać mu jego spodnią część skrzydeł, czyli tą, na którą patrzycie. No bo jego wierzchnia część skrzydeł jest taka bardziej szara, nijaka, a tutaj no, są te oczy i takie fajne panterowe wzorki, także myślę, że tak to sobie zrobimy. No i co? Pierwsza sprawa. Ogólnie preparowanie motyli jest taką czynnością wymagającą sporej dozy precyzji, cierpliwości i no i takiego, wiecie, samoopanowania, tak, żeby po prostu nie rzucać mięsem i się nie denerwować, bo bardzo dużo rzeczy potrafi tutaj nie wyjść. Pierwszą rzeczą, którą robimy, jest nabicie motyla na szpilkę. I tutaj zalecenia są takie, żeby szpilka szła prostopadle do ciała, no bo wtedy prościej jest układać te motyle potem docelowo w gablocie i prościej jest układać je na rozpinadle, więc tak naprawdę od tego się wszystko tutaj zaczyna. No i mi to się w miarę udało, całkiem nieźle ta szpilka weszła, jest git.
No i teraz tak, żeby zacząć takiego motyla preparować, ja to może odwrócę rozpinadło, będzie łatwiej. Żeby takiego motyla spreparować, to trzeba go umieścić elegancko w rozpinadle. No i teraz jest problem, bo tak, on tak nie wejdzie, no bo mu skrzydła poniszczę, nie? Najpierw muszę mu rozchylić skrzydła i dopiero jednocześnie umieścić motyla w rozpinadle. Jeszcze ogólnie takim fajnym tipem przed umieszczeniem motyla w rozpinadle jest takie rozciąganie go, widzicie? On jest troszkę jeszcze niedociągnięty, a jak zrobimy takie małe rozciąganie, to potem łatwiej nam się go będzie preparowało, bo po prostu mięśnie mu puszczą, a że takie motyle właśnie z rodzaju kaligo, one są mimo wszystko dość potężnie zbudowane, tak, to jest no, duży motyl, no to się przydaje. A ja to muszę chyba zrobić tak, bo nie widzę. Okej. Na razie trochę krzywo, ale to na spokojnie. Zaraz wszystko poprawimy, żeby było perfekcyjnie. To jest samica z tego, co pamiętam, także mega fajnie. Dobra, drugi etap to jest ustabilizowanie motylka tak, żeby on nam się nie obracał, no bo jednak szpilka tworzy nam oś obrotu, a ja nie chcę, żeby on się obracał w trakcie preparowania, bo to nam zepsuje cały efekt. Okej. Okay. Dobra, teraz wjeżdżają paski pergaminowe, czyli robimy coś takiego. Przy dużych motylach używam całych pasków. Te paski też można dostać w różnej szerokości, w różnej gramaturze, chyba nie, ale szerokości na pewno. No i robimy tak. Przytrzymujemy. Tutaj zostawiam trochę miejsca, żeby operować szpilkami, tak bliżej tego rowka i bliżej ciała. Oj, za blisko. Dobra, i to jest taki wstępny naciąg. No i teraz czeka nas najtrudniejsze, czyli poziomowanie skrzydeł, tak, do tego momentu, do którego chcemy. Ogólnie u motyli jest tak, że tylna krawędź przedniego skrzydła powinna być prostopadle do ciała ustawiona. I ja się staram tej zasady trzymać. Chociaż no, to nie zawsze, wiecie, wychodzi czasami troszkę przedobrze. I tutaj, jak widzicie, skrzydło pozycjonuje szpileczką. Niektórzy używają do tego takiej pensety, tej płaskiej, lub igły entomologicznej. Zrobimy teraz nie tylne skrzydło, tylko drugie przednie skrzydło. O, to jest pomysł. Teraz zrobimy drugie przednie skrzydło, żeby było symetrycznie. Jeszcze trochę. Tutaj naprawdę trzeba być bardzo, bardzo, bardzo delikatnym, żeby przede wszystkim nie przebić skrzydła, tak? Ja to skrzydło łapię nie w randomowym punkcie, tylko za grube żyłki, bo tutaj u nasady i przy przednim brzegu, jako że to jest brzeg tak zwany, znaczy no, nazwijmy to nośny dla całego skrzydła, to ja po prostu łapię za te grube żyłki i wtedy nie niszczę błony, tym samym nie zdzieram łusek, tym samym nie niszczę kolorów motyla. Więc tutaj wszystko jest no, w pewien sposób przemyślane. No i lecimy tylne skrzydła, w tylnych skrzydłach to samo. Może najpierw to, będzie wygodniej trochę. Fantastycznie, pięknie. Dobra, i teraz jeszcze przyda się tutaj jedna szpilka. Akurat uda nam się to zrobić. Tak, super. No i zostało ostatnie skrzydło. Okej, powinno być dobrze, tak mi się wydaje. Okej, myślę, że jest w miarę symetrycznie, bo tutaj na symetrii akurat bardzo mi zależy i na to no, zwracam uwagę. Okej, i teraz, żeby dopełnić już skrzydła, żeby całość była zrobiona, to przyczepiam dwa dodatkowe paski tutaj na boki, żeby całe skrzydło było idealnie płaskie. Fajnie. No i skoro tak,
To zostało jeszcze tak naprawdę, te szpilki z boków odwłoka możemy usunąć w sumie. Zostało nam tak naprawdę spreparowanie, czyli ułożenie czułków. Tutaj są czułki. O, z tego co widzę, jeden czułek jest trochę nadkruszony, ułamany. No ale no to życie, tak? A teraz muszę przewrócić. Muszę zrobić tak, żeby widzieć samemu, co ja robię w ogóle. Ja to zrobię najprościej, jak to mogę zrobić, czyli w ten sposób. Te czułki są w miarę równo, są na poziomie skrzydeł, więc tutaj absolutnie jest git. Jak na moje standardy jest spoko. No i tak naprawdę jednego motyla mamy z bani. Lecimy do Morfo, bo Morfo będzie kozak. Morfo zrobimy już na nowym rozpinadle i teraz zarówno właśnie ten, którego teraz zrobimy, jak i następny, to już są motyle, które idą dla Tomasa. Tak, tamten Kaligo idzie do mojej kolekcji, a Morfo idzie dla Tomasa. No i tak, tutaj przede wszystkim, bo Morfo jest świeżo rozmiękczony. Widzicie, są kropelki wody, jako że on był w bardzo dużej wilgotności, no to są te kropelki wody na nim. Więc takiego Morfo trzeba troszkę dać na papier i tutaj odsączyć tę wodę. Dobra, jest już lepiej zdecydowanie. Dobra, i po odsączeniu wody teraz może dziać się magia, bo Morfo są niesamowite z jednego prostego powodu. Że są takie. Rozumiecie to? No to jest niesamowita sprawa. To jest akurat Morfo Godarty z podgatunku, który ma ładną nazwę, bo nazywa się Tingomariensis. On lata właśnie w rejonie Tingomaria, z tego co pamiętam. No i tutaj sytuacja jest ta sama, czyli nabijamy takiego motyla na szpilkę. Ja tu się posłużę pensetą troszkę. Jako, że muszę mieć dostęp tam. I tego Morfo też przede wszystkim trzeba troszkę porozciągać. O, dobra, super. No i procedura jest ta sama, czyli najpierw paseczki, ale teraz zrobimy inaczej, bo ja paski przepinam najpierw. O. I chyba będę musiał użyć dwóch sztuk pasków. Dlaczego? Ponieważ wewnątrz skrzydeł, znaczy po wewnętrznej stronie skrzydeł nadal jest sporo wilgoci z tego co widzę. I zobaczcie, one się momentalnie, te paski robią mokre. Więc niech one mi po prostu odsączą tę wilgoć, a już zrobimy na suchych, normalnie skrzydłach, na drugich paskach resztę. Ok, ten pasek nawet nie zamógł, ale ten zamógł, to tego wymienimy. Ekstra. Dalej, no wiecie, procedura jest dokładnie taka sama. Czyli tutaj, z tym, że tak, właśnie, to jest ciekawostka, bo u rodzaju Morfo, szczególnie u samców, zresztą u samic też, często jest tak, że te owady nie mają odwłoka. Dlaczego? Ponieważ w odwłoku jest zgromadzone bardzo dużo tłuszczu u tych motyli, który to tłuszcz potrafi stworzyć niesamowicie brzydkie plamy na skrzydłach, które to plamy później jest po prostu ciężko usunąć. Takie plamy oczywiście da się usunąć, to nie jest tak, że tego się nie da zrobić, na przykład przy pomocy rozpuszczalników organicznych. Natomiast no trzeba potem się, wiecie, z tym babrać, to jest żadna frajda. Więc tym owadom usuwa się odwłoki już po śmierci, żeby zapobiec tak zwanemu zatłuszczeniu się motyla. Dobra, zrobiłem pierwsze skrzydełko, a lecimy z drugim skrzydełkiem. Tomas się martwił, że ten Morfo będzie, że ten motyl będzie, jak to on mówił, za mało niebieski, tak? No to nie wiem, czy jest coś bardziej niebieskiego na tym świecie niż taki Morfo. To prawdopodobnie kamera w ogóle nie oddaje tego, jak ten motyl naprawdę wygląda, bo to jest no, coś niesamowitego. Oj, widzicie, i to jest przykład, gdzie trochę przedobrzyłem, bo tutaj to skrzydło powinno być trochę niżej, ale ja uważam, że jest naprawdę fajnie i tutaj absolutnie nie ma co się
na tym, no, że coś jest źle, nie? Preparowanie jak preparowanie, nie ma prawa, które nam mówi, jak to robić. Okej. Okay. No i tak samo z tylnym skrzydłem, nie? Niektórzy by dociągnęli bardziej, niektórzy by dociągnęli jeszcze mniej. Ja uważam, że tak jest po prostu ładnie. Okej. No i super. Morfo zrobiony. Jest pięknie. Tutaj jak widzicie, o, to jest to, o czym wam mówiłem. To jest plama tłuszczu, która no, gdzieś powstała i po prostu ją trzeba będzie usunąć mechanicznie. Trudno, to już po procesie preparacji. To zielone, nie? To jest plama tłuszczu. Dobra, zostały nam w sumie tylko spreparowanie czułków, tak? Tutaj na przykład też ktoś by mógł zarzucić, że źle zrobiłem, bo skrzydła trochę wystają poza rozpinadło i to jest niebezpieczne. No, tak akurat bywa po prostu, no, życie. Fajnie, został nam ostatni motyl. Słuchajcie, ostatnim motylem będzie coś dużo mniejszego, natomiast jest to żyjące cudo. Tutaj jak widzicie, on jest, powinien być normalnie taki zielony. Te czarne plamy, co widzicie, to jest jeszcze po prostu trochę zatłuszczenie, chociaż mam nadzieję, że to jest tylko efekt wody i po prostu jak woda odparuje. Ja tutaj też troszkę tej wody postaram się zabrać. No to motyl wróci do swoich naturalnych kolorów. Tak, wróci, już widzę, że wróci. Po prostu musi odparować. Słuchajcie, to jest motyl należący do rodziny modraszkowatych. No to jest coś niesamowitego, jak ten motyl wygląda. Widzicie, on z tyłu ma takie ogonki. I te ogonki są bardzo cienkie, co w ogóle dziwne, że się nie urywają w trakcie lotu. Cóż, jeśli okaże się, że te plamy to jest tłuszcz, tak jak w przypadku tamtego morfo, tego niebieskiego, no to zrobimy tę samą operację, co w jego przypadku, czyli po prostu zamoczymy tego motylka po procesie preparacji w benzynie ekstrakcyjnej, czyli w rozpuszczalniku organicznym. Ale zobaczcie, jaki on jest w środku. O. Tak, to jest tłuszcz, to już widzę tutaj, że jest tłuszcz. Także też małe cudeńko i tego spreparujemy tak samo jak pierwszego motyla, czyli od spodu. Najpierw szpilka. Tutaj trzeba bardzo, bardzo, bardzo uważać, żeby nie przebić skrzydeł. Ok, w miarę się udało, jest nieźle, super. No i teraz jazda do rozpinadła. Dobra, jest idealnie, fajnie. Jako, że motyl jest nieduży, no ja to użyję też niedużych pasków. Tutaj nie ma problemu. Dobra, drugie skrzydło, tylko teraz ważne ułożenie ogonków. To też jest istotne. Jeden i drugi. No i druga para skrzydeł. Ups, była mała awaria, bo stało się tak, że skrzydło tylne podeszło pod przednie i czasem się tak dzieje, to jest bardzo niefajne, ale udało się to zniwelować jakoś. Fantastycznie, skrzydło zrobione, jeszcze ogonek. Dobra, teraz czułki szybko. Czułki robimy mega delikatnie, bo się skubane pokruszyć lubią, niestety. O, nie ma tragedii, jest ok. Ale sam motylek jest bajeczny. No i fantastycznie, motylki mamy zrobione, a skoro tak, to nie wiem, mogę wam jeszcze pokazać, jakie mnie czekają do preparowania. To jest na przykład cudo, to też bez odwłoka aktualnie, ale odwłok przykleimy. To jest samica Papilio demuleus z Filipin, także no, śliczny motyl. Mamy też, o, takiego na przykład czarno-białego, to jest bodajże Papilio nefelus, to jest paś. Takie coś.
Jest jeszcze też afrykański paś, który się nazywa Papilio dardanus. To jest samiec i on jest taki w kolorze, nie wiem, ekri, to jest coś takiego. Także generalnie piękne motyle. O. Cudo. I tych motyli jest jeszcze więcej. No i to chyba tyle. No dobra, zakończyliśmy proces. Jak widzicie, jest to bardzo precyzyjny, bardzo czasochłonny, wymagający dużej takiej staranności i na pewno pewnej ręki proces. Z tego, co też zauważyliście, być może niektórzy, co bardziej spostrzegawczy, to ogarnęli, że te motyle, które widzicie na filmie, one już tu są. Ja to nagrałem jakieś kilka dni temu, to preparowanie, także te motylki już zostały w gablocie umieszczone. No i ta gablota powędruje ze mną w niedzielę do Poznania. O ile mi furę naprawią, bo jest na przeglądzie, zobaczymy. Oczywiście dajcie znać, co sądzicie o tym filmie, czy wam się to podobało, czy wam się to nie podobało, bo to może być creeperskie, to nie każdemu musi się podobać i wiele osób zapewne woli oglądać takie motyle na żywo. Natomiast no po prostu jest jak jest i nie ma co się na tym rozkliwiać. Ja tymczasem się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym filmie, a w kolejnym filmie tam mam spoiler, zobaczycie, jak mi ucieka pająk. No, ganiałem go długo go ganiałem. No, trzymajcie, do zobaczenia, cześć!